Znajdę. Tym razem nie Meraba, bo jest wcześnie rano. Tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i Nuri oczywiście. A w tym vlogu zabieramy Was na małą podróż. No, w sumie nie taką mogę. No, w sumie tak, będziemy dość długo jechać pociągiem, ale no małą, w sensie krótką, bo jedziemy tylko na weekend. No tak jest. Więc tym razem to będzie weekend vlog. Zgadza się. Ale dokąd dokładnie jedziemy, to już się dowiecie w trakcie podróży, bo musimy teraz wstawać i lecieć na pociąg. No, trzeba jechać niedługo. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Życzymy udanego pobytu. Do zobaczenia. Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was dzisiaj z przepięknego miejsca, do którego przyjechaliśmy na weekend. Trochę tu jechaliśmy pociągiem. Jesteśmy w miejscowości Przysucha i to już jest województwo mazowieckie. Przyjechaliśmy na domek na weekend, odpocząć sobie, zjeść dobre jedzenie i poplotkować, pogadać. Ale nie sami. No właśnie, nie jesteśmy tu sami. A z kim? Z kim? Z Beatą. Beata to jest nasza przyjaciółka już od 11 lat. 11 lat. Tak, 2011, zgadza się. 2011, tak. Poznaliśmy się w Turcji, na naszym Erasmusie w Burdur. Zgadza się. I od tamtej pory się przyjaźnimy. Beata była też na naszym ślubie i to właśnie Beata robiła nam zdjęcia, które ostatnio mogliście zobaczyć. No i tak się złożyło, że od tamtej pory my się nie widzieliśmy. No nie było jakoś okazji, bo pandemia i wszystko tak się No złożyło. właśnie. Albo nas nie było, albo Beaty nie było, albo była ta pandemia i prawie Dorosłe 7 życie. lat, no właśnie. I prawie 7 lat minęło, więc mamy dużo do nadrobienia. Tak, dużo ploteczek. Więc sobie tutaj miło weekend spędzimy, jakieś tam pewnie ujęcia zobaczycie, bo jest tu przepięknie, więc coś na pewno Wam pokażę. Tak jest. A teraz uciekamy. Miejscowość Przysucha jest położona przy zalewie Topornia. No to oczywiście przy takiej pogodzie musieliśmy z tego skorzystać. Popływamy sobie trochę rowerkiem teraz. Piękne widoki. Aha! Aha! Idzie fala! No. O, ale jak mam dobrze. Dzisiaj ja nie muszę pedałować. Wiozą mnie jak w karocy. Bardzo mi się podoba te odbicia na wodzie. Takie wyraźne. No, ja się jeszcze... Tak się kończą spotkania po latach. Pod mostem. Uważajcie na głowy.
O, jak w Stambule, Bosfor. Dobra. Bardzo serdecznie. Życzymy miłego słuchania. Nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ale miłość. No płacze, a drugie po nim skacze. Miłość. I tak nam mijał ten dzień na długich rozmowach, wspominaniu starych, dobrych czasów. Oj, dużo tego było do obgadania. A czas tak szybko leci, szczególnie w dobrym towarzystwie. Człowiek nawet się nie zdąży zorientować kiedy. Ale mimo, że minęło tyle lat, to wciąż czuliśmy się tak samo, jak za czasów studenckich. Będziecie się pewnie zastanawiać, dlaczego woda w tym zalewie jest taka ruda. To podobno dlatego, że tu w okolicy jest wydobywana glina. Ale to super wygląda. No, jak daje teraz. Jaki dźwięk robią takie błyski. Zdrówko! Zasłużyłem na to chyba, nie? Aha! Cały rok pracowałem, teraz wolne. Piękne życie. A ja nie mam wolnego, cały czas nagrywam vlogi. No co mam robić? Mój urlop kiedy? Czy ja jestem youtuberem? Tak sobie tutaj przy grillu rozmawiamy i też na tematy tureckie. No i mamy wam coś do przekazania w tej sprawie. Tak się składa, że wiem, że wśród moich widzów są osoby, które chciałyby się uczyć języka tureckiego, a my tu mamy eksperta, prawda? Zgadza się. Beata uczy języka tureckiego i to w szkole, która oferuje też zajęcia online, więc można się zapisywać niezależnie od miejsca zamieszkania. Zgadza się, tak. Mamy i kursantów i z całej Polski, też z zagranicy. No właśnie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to odsyłam was do linka, który wam wrzucę w opisie pod filmem, też w przypiętym komentarzu. Tam sobie zaglądajcie. No i jeszcze teraz tutaj Beata mi mówi, że wśród jej obecnych kursantów są też nasi widzowie. No to co? No chyba pozdrowienia dla uczniów. Od ciebie też, tak. Pozdrawiamy i życzymy wytrwałości i sukcesów w nauce.
45. Tutaj nasz wyjazd powoli dobiega końca, więc kończyć będę też tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawiajcie tradycyjnie kciuki w górę. Subskrybujcie kanał, a my widzimy się znowu za tydzień w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Rys, rys.